Czy indoeuropejczycy byli ludem nieznanym? Kim byli? Gdzie leżała ich ojczyzna? W poszukiwaniu tajemniczych, legendarnych ludów nie trzeba wcale sięgać do Atlantów i Lemurian, bo jednym z nich byli oni nasi praprzodkowie indoeuropejczycy. Mianem indoeuropejczyków, praindoeuropejczyków określa się lud albo grupę ludów ze sobą spokrewnionych. Współczesne badania dowodzą, że musieli oni początkowo tworzyć jakąś zwartą społeczność aż do około 7-6 tysiąclecia przed naszą erą i zamieszkiwać teren gdzieś w centralnej Euroazji, skąd następnie migrowali. Ich dalekimi potomkami jesteśmy nie tylko my, Słowianie, ale także byli nimi Bałtowie, Indoirańczycy i Chetyci, Celtowie i Germanie, Grecy, Trakowie i Italikowie, Ilirowie, Albańczycy, Frygowie, Ormianie, Kafirowie, Dardowie i Toharowie, a nawet jak się przypuszcza Filistyni i kilka innych ludów w starożytności. Do dzisiaj jednak trwają wśród uczonych spory o to, czy faktycznie byli oni początkowo jednym ludem, czy może federacją luźno związanych ze sobą plemion, które łączył jedynie w miarę wspólny język, czy i jaki teren był ich praojczyzną, skąd pochodzą oraz czy w ogóle wyruszyli z jednego miejsca, czy może pierwotnych ojczyzn praindoeuropejczyków było wiele. Nie mówiąc już o tym, czy byli ludem pokojowo nastawionych rolników, czy zaborczych koczowniczych najeźdźców rządnych łupów. Pytań wiele, odpowiedzi tyle, ile autorów zabierających w tym sporze głos. A trwa on, odkąd pewien fizyk porównał ze sobą kilka słowników. I wywołał tym powstanie kwestii indoeuropejczyków, do dzisiaj wywołującej najróżniejsze opinie i owocującej coraz to nowymi pomysłami lokalizowania ich domniemywanej praojczyzny. Kiedy pewien angielski uczony, James Parsons, członek Królewskiego Towarzystwa i Towarzystwa Starożytności, rozpoczynał w pierwszej połowie XVIII wieku badania nad historią powszechną krytyką biblijnego podania o Noem i rozdzieleniu narodów po potopie, miał już w porównywaniu słów z różnych języków i wnioskowaniu na tej podstawie o pokrewieństwie narodów poprzednika w osobie Josefa Just Staligera, 1540, 1609. Ten filolog klasyczny z Francji chyba jako pierwszy zestawił informacje o pokrewieństwie języków Europy z Biblią mówiącą o pochodzeniu Semitów, Żydów, Arabów i Hamitów, Egipcjan od Sema i Hama, synów Noego. Stąd już tylko krok do wywodzenia Europejczyków od trzeciego z synów Noego, Jafeta, i nazwania tych języków jafetyckimi, a genealogii ludów nimi mówiących od syna biblijnego patriarchy sprzed tysięcy lat. Współcześni badacze idą na ogół inną drogą, choć też upatrują ich praprzodków w pradziejach. Tyle, że nie u stóp góry Ararat w Afryce w roku 2350 przed naszą erą, około 1,6 tysiąca lat po wydarzeniach opisanych w Genezis, a w nieco innym regionie świata, w okolicach gór Kaukazu około 25 tysięcy lat przed naszą erą. W tym okresie miał wyewoluować język nostratycki, który można nazwać pierwszym, znanym, prajęzykiem ludzkości. Autor tej koncepcji Ilicz Świtycz, uważał, że nie tylko istniał kiedyś praprzodek języków indoeuropejczyków, ludów uralskich, autajskich, drawidyjskich, kartłelskich oraz semito lecz także iż lud posługujący się nim istniał naprawdę i mieszkał gdzieś między Europą i Azją, a może zasiedlał też Europę? Co wiadomo o Nostratyńczykach? Był on ludem najpewniej zbieracko-łowieckim, żyjącym w lasach i budującym niewielkie osady obronne o okrągłym kształcie, w których hodowali niewielkie zwierzęta, takie jak kozy czy owce. Jak przypuszczają badacze, z takiego ludu około 6 tysięcy lat przed naszą erą, gdzieś na stepach nadkaspijskich wyodrębniło się plemię, którego język dał początek językom, którymi dziś mówi większość ludzi żyjących na ziemi. Kwestia Indoeuropejczyków w powiązaniu z kolejnością rozprzestrzeniania się znanych grup językowych otwiera daleką perspektywę czasową. Chcąc sobie wyobrazić, jak mogło przebiegać kształtowanie się i wyodrębnianie Indoeuropejczyków jako ludu i praindoeuropejskiego jako języka, musimy cofnąć się kilkadziesiąt tysięcy lat, niemal do czasów, gdy ustępowało ostatnie wielkie zlodowacenie i pierwsze grupy ludzi wyemigrowały z Afryki. W tym samym mniej więcej czasie, kiedy ustępowanie lodowca pozwoliło niewielkim grupom przejść z Syberii przez Grenlandię i zdobyć pierwsze przyczółki w Kanadzie oraz Ameryce Północnej, styk Europy i Azji musiał być istną wylęgarnią nowych rodzin językowych i ludów. Wtedy wyodrębnić się mogły grupy językowe, nazwane później azjanicką i nostratycką. Wiemy, że azjanici przodkowie późniejszych Sumerów, Churytów, Elamitów i inaczej byli zapewne na długo przed szóstym tysiącleciem przed naszą erą w Azji Mniejszej, a Nostratyńczycy podbijali świat, wyruszywszy zapewne z Eurazji. Najpierw fala ta zalała Europę aż po jej zachodnie krańce. W przeciwnym kierunku rozprzestrzenić się mieli nosiciele języków autajskich, którzy wypierali w Azji autochtonów, aż paleoazjaci i austronezyjczycy musieli się wycofać, ostatecznie zostali zalani ze wszystkich stron przez przybyszy. Gdy tymczasem ludy uralskie, mówiące nostratyckim, kolonizowały północną Rosję, a w kolejnym rzucie i Europę Północną oraz Środkowo-Wschodnią, fala drawidyjska zatrzymała się na Półwyspie Indyjskim i Sri Lance około trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, wypierając i asymilując się z autochtoniczną ludnością austronezyjczykami. Na pewnym etapie w swej ojczyźnie w zachodniej Azji zostały jedynie dwie wielkie grupy Nostratyńczyków, Semito-Hamici i Praindo-Europejczycy. Jednak i ten stan nie trwał długo, bo najpóźniej w trzecim tysiącleciu przed naszą erą rozpoczyna się kolejna fala migracji. Do przełomu czwartego trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, europejczycy zajmują jednak tereny na północ od Kaukazu i Morza Kaspijskiego. Naukowcy są dziś na ogół zgodni, że północny Afganistan pozwala zorientować się chociażby, jak mogli oni wyglądać, tamtejsi wysocy jasnowłosi brodacze mogą przypominać tamten typ antropologiczny sprzed blisko 7-8 tysięcy lat. Należy więc patrzeć na koczowników i ludność Kaukazu, gdzie od wieków nic się nie zmieniło, a genotyp jest identyczny co najmniej od setek lat. Tacy byli najprawdopodobniej potomkowie tych Aryjczyków, z którymi musiał walczyć Aleksander Wielki w V wieku przed naszą erą. Jako pierwsi wprowadzili oni Rydwany i Konnice do walki, dzięki czemu bez trudu podbili Indie i większość ówczesnego świata. Niektórzy sądzą, że byli to początkowo oracze i pasterze niewprawieni w sztuce wojennej, którzy powiększenie swoich terenów zawdzięczali pokojowej infiltracji, a ich znaki rozpoznawcze, takie jak Konnica i Rydwany, to kwestia dopiero późniejszych czasów. Nie ma pewności co do tego, czy szybkie rozprzestrzenianie się języka praindoeuropejczyków zawsze i wszędzie było podyktowane mieczem. Zapewne przynajmniej na początkowym etapie tak. Uważa się, że później obce ludy mogły już same przejmować język najeźdźców i przyczyniać się do jego rozpowszechnienia. W kwestii geograficznej lokalizacji praindoeuropejczyków zdania są różne. Ścierają się co najmniej dwie teorie, środkowoeuropejska oraz eurazyjska, wynikające w gruncie rzeczy z koncepcji praindoeuropejczyków, lasowiaków lub stepowców, wynikających z analiz obrazu świata zawartego we wspólnej językom tej rodziny terminologii botanicznej, geograficznej itd. Dziś jednak uważa się, że wszystko przemawia zamieszanym, mieszanym, leśno-stepowym trybem życia i lokalizacją środkowo-euroazjatycką ich pierwotnych siedzib, obejmujących jeszcze w dobie wspólnoty rozległe tereny obfitujące w różne mikrosystemy środowiska. Nie ulega wątpliwości, że byli oni ludem ruchliwym, choć do szóstego tysiąclecia przed naszą erą niemal nie ruszali się z zajmowanych terenów nad Morzem Kaspijskim i u ujścia Wołgi, jednak już w piątym tysiącleciu mogła następować infiltracja w kierunku Dunaju i Europy Środkowej. Fala migracyjna ruszyła jednak dopiero w połowie czwartego tysiąclecia, wyprawy grup przemieszczających się na masywnych drewnianych wozach dwukołowych, tak zwane arby najpierw na tereny wschodniej Ukrainy, trwały w najlepsze już około 3340 roku przed naszą erą, a nasilają się kilkaset lat później. Z Iraweć przybyli na południe Aryowie, do część do Persji, a część w kierunku Doliny Indusu. W Azji mniejszej kolonizacja wiązała się głównie z Hetytami, którzy podbili miejscową ludność i w XVIII-XVII wieku przed naszą erą stworzyli państwo miasto w Kuzarta, a potem Hatusa. Wenetowie i Praceltowie znaleźli się wtedy na terenach dzisiejszych Niemiec i wschodniej Francji, a Italikowie zaczęli napływać z środkowej Europy i Półwyspu Bałkańskiego na Półwysep Apeniński. Strukturę społeczną pierwotnych Praindoeuropejczyków tworzyli kapłani, wojownicy i rolnicy pasterze oraz różni rzemieślnicy. Natomiast co do klasy władców, wydaje się, że już na najwcześniejszym etapie grupę właścicieli ziemskich nazywano Aria, co dało później początek nazwie Ariów jako odrębnego ludu indoeuropejskiego.